Hej, witam wszystkich. Mamy wtorek, jest godzina, nie wiem, 11 rano. Zaczynam tydzień przygotowania. Co prawda powinienem w poniedziałek, ale jakby to powiedzieć, weekend ciężki. Muszę z tym skończyć, więc postanowiłem nagrać kilka takich filmików. Wpadłem na pomysł, by się przygotować. Już za chwilkę będę opowiadał więcej, o co mi chodzi. Podjechałem po klub. Pokażę wam pokrótce, jak wygląda mój klub. Albo dobrze wiecie, albo nie wiecie. Jestem właścicielem klubu Proxa Team. Klub został otwarty po to, by można było... Właśnie, co można by było? Można byłoby zwiększać swoje umiejętności, zdolności. Okay, tak jak mówię, podnoszenia swoich umiejętności i zdolności. No ogólnie podnieść swoje granice i osiągnąć jakiś cel, który sobie zamierzymy. Więc teraz tak, weszliśmy do klubu. Pokrótce powiem kilka słów na temat tego klubu. A później będę opowiadał, jaki jest pomysł, jaki jest plan na najbliższy okres moich przygotowań. Więc tak, tutaj mamy Monię. Cześć. Tak jak powiedziałem, zacznę troszeczkę opowiadać o klubie, ale tylko dwa zdania, nie każdy mnie zna. Otworzyliśmy klub Proxa Team, ta dziewczyna, którą teraz pokazałem, ona im pomogła to zrobić. Zamierzenie tego klubu było takie, byśmy mogli w tym klubie trenować, podnosić swoje granice, tak jak na wstępie powiedziałem, i działać. Dobra, teraz chwilę albo wrócę do początkowego tematu, o co mi chodziło. Więc tak, jeżeli ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że trenuję sporty walki, sporty uderzane, jest to 20 lat już za mną, nawet trochę chyba więcej. Zaczynałem od boksu, później był to kickboxing, na tą chwilę jest Muay Thai. No i co? I mamy lipiec. Ja na tą chwilę do końca roku nie planuję żadnego już startu. Chyba, że coś ciekawego by się pojawiło. Jeżeli nie, to mamy pomysł. Mam pomysł jechać do Tajlandii. Tak jak co roku wyjeżdżam. Te dwa lata teraz mi się nie udało, była pandemia. Natomiast myślę, że kolejny rok, 2023, uda się wyjechać do Tajlandii. Styczeń, luty. Tam powinienem zrobić jakąś walkę zawodową. Byłaby to już ostatnia. Mam 39 lat, już czy tam 38. I myślę, że już by wystarczyło i zostałbym tylko trenerem, tak jak jestem na tą chwilę, sportów uderzanych i sportów siłowych, jakichś wydolnościowych. Natomiast no co, jest lipiec, mamy taki klub i chciałbym sobie postawić wyzwanie, duże, nieduże, tak jak mówię. Natomiast to wyzwanie byłoby całkowicie związane z czymś innym, nie ze sportami uderzanymi, natomiast ze sportem wydolnościowym. W sportach uderzanych ta wydolność tak, jest lepsza, gorsza, zależy od dnia, od poczucia, natomiast no, nie przygotowuje się człowiek, trenując takie sporty na długie dystanse. Natomiast no, tutaj ja biorę pod uwagę, że chciałbym się sprawdzić i mam na myśli coś takiego, już tu pokażę. No i odbywa się to w Katowicach 28 sierpnia. Co tam mam? Jest to 1/4 Ironmana, jest tam 950 metrów pływania, 45 metrów biegania, 45 km jazdy na rowerze i 10,5 km biegania. Więc fajna sprawa, dla mnie bardzo ciężka ze względu na to, że pływać, chyba nie pływałem już 10 lat. 950 metrów, to jest średnio 19 basenów po 50 metrów, więc już jest to dla mnie wyczyn. Później jazda na rowerze 45 km, no dużo, niedużo, no ale na popływaniu już na pewno to robi robotę, a na końcu to bieganie 10,5 km. Więc fajne wyzwanie, nie ukrywam, chciałbym być w pierwszej setce, nie wiem ile tam osób wejdzie, 1000, 2000, 5000, jest to w Katowicach, duża impreza, więc pewnie tych osób będzie mnóstwo. Więc też na pewno chciałbym się sprawdzić w ogóle jakie czasy, czy dam radę to zrobić. I chciałbym pokazać, jak będzie wyglądał mój okres przygotowania, jeśli chodzi o suplementację, jeśli chodzi o różnego rodzaju używki, ale też jeśli chodzi o weekendy.
wielu sportowców fajnie to rygorystycznie trzyma, pokazuje filmiki, jak oni trenują, jak trzymają dietę, jakąś suplementację, każdy weekend, pełno wyrzeczeń i w ogóle, a chciałbym nie tyle co udowodnić, natomiast pokazać to od drugiej strony, jak wygląda prawda, że nie każdy weekend jest rygorystyczny, jest dużo odstępstw od tej diety, pokazanie, jak organizm po wysiłku się zachowuje, jak dostaje, jakby to nazwać, tego dołku, kiedy nie macie ochoty już wstać, jesteście przemęczeni, a jednak musicie mieć w głowie, że jednak robimy robotę, bo bez tego później wyjdzie to na starcie. No i taki jest pomysł. Więc tak jak mówię, teraz może zaproszę Was na tą salę, gdzie odbywają się zajęcia siłowe, zajęcia wydolnościowe. Popowiadam chwilkę o tej sali. Później weźmiemy wagę, rozbiorę się, zważymy się, zobaczymy, jak wygląda mój etap na tą chwilę, co to znaczy waga, tłuszcz, ogólny wygląd. Będę wrzucał te filmiki co tydzień, będę pokazywał, jak to się zmienia, jak wyglądają, jak pierwsze treningi po bieganiu wyglądają, po pływaniu, jak będę się czuł. O, te wszystkie etapy po kolei chciałbym pokazać. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, co zrobić, co dodać, co odjąć, jak najbardziej piszcie w komentarzach, doradzajcie, jeśli chodzi o suplementację, jeśli chodzi o jakieś treningi, które są wykonywane dobrze albo źle, albo jak braliście w tym udział, macie jakieś doświadczenie, jak najbardziej jestem otwarty, by czegoś się nauczyć, posłuchać. Dla mnie jest to nowość, jestem nowicjuszem w tym. I tak jak mówię, chciałbym zobaczyć, jak to wyjdzie. Oczywiście mam taki charakter, że jak będę brał udział, nie interesuje mnie tylko przebiegnięcie tego, natomiast czy tam zrobienie tego Ironmana, natomiast interesuje mnie nie dość, że zrobienie, to jeszcze zajęcie fajnego miejsca. Fajnego miejsca, co to znaczy, nie mam pojęcia. No na pewno nie chciałbym być w ostatniej 50, a fajnie by było, jakby to była pierwsza setka, na przykład na 1000 osób. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, no to co, idziemy. No, idziemy i pokażę dalej, jak wygląda klub. Tak wchodzimy. No co, tu jest wejście całe, widzimy. Idziemy. Wchodzimy, tu mamy strefę, gdzie się odbywają zajęcia głównie siłowe, crossfity, różnego rodzaju, jakieś tam Ninja Warriors, coś tam, nawet do końca nie wiem, jest tych zajęć bardzo dużo, tak naprawdę od godziny 16 albo 17 codziennie, nawet w okresie wakacyjnym te zajęcia się odbywają, jest ich mnóstwo, fajnie to idzie, oczywiście poza wakacjami tych zajęć jest dużo więcej ludzi w klubie, natomiast teraz jesteśmy na etapie, że klub zamykamy, bo klub jest czynny do godziny 12, ze względu na to, że jest okres wakacyjny. Co dalej? Co ja potrzebuję? Okej, dobra, co ja potrzebuję? Tak, potrzebuję spodenki, mamy takie spodenki, dobra, tutaj delikatnie musimy to zmienić. Okej, co, mam spodenki, oczywiście doszły nam w końcu, 3 miesiące czekaliśmy, takie fajne. Idę się przebrać, ubiorę, zobaczymy, jak to wygląda. No i tyle, tak? Minutka potrzebuję, idę. Okej, dobra, spodenki mamy. Myślę, że wyglądają fajnie. Oczywiście spodnie do tajskiego, jeszcze nie doszły na spodnie typowo do biegania, czy tam do ogólnego sportu. Co dalej? Proszę Cię, chodź na chwilkę, pomóż. Mamy taką wagę. Waga to jest Tanita, jakiś tam model, nie wiem, BC545N. Myślę, że jest w miarę dokładna, na tyle będzie powodowała to, że będziemy w stanie się zmierzyć. Oczywiście, co, powinienem się rozebrać, zmierzymy się, zobaczymy, jak wyglądamy. Oczywiście, tak jak mówię, weekend był ciężki, trochę popiłem, nawet za dużo, więc ta waga na pewno trochę słabo wygląda, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie docelowo, jeśli chodzi o to, zmierzmy się. Więc co, najpierw to ustawimy sobie.
co, ja mam 38 lat, ustawiamy jako sportowiec. Metr 71 wzrostu. No i co? No i próbujemy. Lecimy. No co, mamy aktualna waga 83,900. Okej. No i co? I możemy sprawdzać dalej, co nam to pokazało. Próbujemy. Tkanka tłuszczowa 9%. O, to jak po takim weekendzie ciężkim, tak jak mówię, dzisiaj mamy wtorek, dopiero do siebie mogłem dojść, by zacząć coś robić. Nie robiłem dzisiaj rano nic kompletnie. Zaczynam tak naprawdę od popołudnia i od jutra już codziennie będę robił 2 treningi dziennie lub 3. No dzisiaj mam 2. To każdy dzień będzie związany minimum 2-3 treningi. Będziemy widzieć, jak to wygląda, na ile mi organizm pozwoli. No będziemy patrzeć dalej. No co dalej mamy? Idziemy. Później woda 69,7. No to jest tej wody w miarę ok. Dalej. Waga mięśni 72,600. Poziom 6. Waga kości 3,8. Kalorie to jest tam średnio nas interesuje. Wiek metaboliczny 23 lata. No, więc te podstawy. No co mnie najbardziej interesowało? Interesowało mnie zawartość tłuszczu, tkanka tłuszczowa, mamy ją na wysokości 9%. Tak jak mówię, no ta dieta jest średnio zachowana przez weekend. No i waga ciała 83,900. Myślę, że do 80 kg zejdę. Zobaczymy. Często jest tak w moim organizmie, że trzymam to jedzenie, trenuję 2 razy dziennie, a waga stoi w miejscu. Albo delikatnie idzie nawet do góry, a nie idzie w dół. Więc zobaczymy, jak teraz zacznę biegać. Więcej biegać nie biegam. Nie biegałem. No co, wygląda w miarę tak. Myślę, że nie jest źle jak na gościa, który ma 39 lat i nie trenuje sportów kulturystycznych, tylko bardziej sporty uderzane, na siłownię nie chodzę. Co? Dzisiaj tyle, jutro z rana postaram się nagrać filmik, jak będzie pierwszy dzień przygotowań, zaczniemy od biegania. Najgorsze będzie raczej pływanie, nie pływałem 10 lat, zobaczymy jak wygląda pływanie, tam jest kilometr, czyli tak mówiąc krótko 20 takich basenów albo 19 basenów, dokładnie tych po 50 metrów. To będzie wyczyn, bo później po tym trzeba jeszcze biegać i jechać na rowerze. Fajnie, dziękuję, oglądajcie kolejne filmiki później.